Teraz nagrywasz, trzymaj. Co, mam jeszcze raz powiedzieć, co robimy? Tak. Dobra, to jeszcze raz mówię, bo Wojtuś nagrywa, ale co ty nagrywasz? No, to tu. Tutaj nagrywasz. To jeszcze raz mówię. Przewozimy rzepak, który wysypywałem do wiaty. Ten rzepak z wiaty przewozimy do stodoły, ponieważ w stodole mamy czyszczalnię, która ten rzepak nam wyczyści. Dzięki temu rzepak będzie lepiej się składował po wyczyszczeniu ze stodoły. Rzepak ląduje na przyczepę, a przyczepą będziemy przewozili do chlewni, w której już nie ma świnek i do której już jedną przyczepę z Wojtkiem przewiozłem. Szymek w tym czasie pomagał mamie, teraz już to, co miał pomóc, już przestał i przyszedł do nas. Więc jedną łyżkę już przewieźliśmy, teraz mamy drugą. Myślę, że jeszcze ze trzy łyżki trzeba będzie przewieźć. Tak, żeby było tyle rzepaku w tym sypie, w koszu, żeby była cała przyczepa. No i wtedy musimy zaczepić ciągnik do przyczepy z powrotem, bo ta przyczepa ma tylko dwa koła. To jest tak zwana przyczepa jednoosiowa. I żeby później dało się ją łatwo zaczepić, no to właśnie inaczej. Żeby uniknąć problemów z zaczepieniem, to gdy przewieziemy tutaj zboże, to już sobie zaczepimy. Tata, weź to do góry, bo ja chcę naprawić ten zapach. A, nie, no bo już nie ma zapachu. I czekaj, co ja powiedziałem? A, będzie się po prostu łatwiej zaczepiało przyczepę, jak jest w niej mniej rzepaku, to się łatwiej zaczepia. Dlatego póki rzepaku nie ma, przewozimy w przyczepie, przewozimy go do zwiaty, do stodoły, do zsypu. No i przewożę ostatnią. To już ostatnia przewożona przyczepa rzepaku. Kurde. Żeby się nie wkręciło. Kurde. Moje uszczelki. Mego własnego autorstwa. Tutaj jest około, kurde, miałem to policzone, 50 ton, ponad 55 ton. No i tutaj mam jeszcze taką resztkę. O, i stąd będę jeszcze do przesypywał tutaj do pełna. Chciałbym tutaj opróżnić ten kojec, więc zobaczę, czy będę sprzedawał, czy może puszczę sobie to do stodoły i po prostu na klepisko wysypię, żeby leżało. No zobaczymy jeszcze. Jakby była tam cena fajna, to bym sprzedał, ale jak nie, to niech leży, jeść nie woła. Groch sprzedaję cały i tyle. Jakby powiedziałem, że nie będę się jadowił na groch. Także cały groch idzie na sprzedaż. No i tu dosypię i ciekawe, czy nie trzeba będzie się, tak powiem, cofnąć z tą żmijką, ale to żaden problem. Po prostu odjadę trochę ciągnikiem do przodu, żmijkę do tyłu. Zobaczcie, pod koniec zostaje sam ten syf, więc ja go po prostu w rękę odbieram i odrzucałem tam. Taka kubka leży. Dużo, niedużo. I tak przy tym stoję, żeby to zrobić, więc... No, więc tam powiedzmy spoko. Wydajność żmijki to jest tak pełna przyczepa, czyli takie 11 ton rzepaku. No, dobre 11 ton rzepaku w około 40 minut. No, czy to tam będzie 37 czy 41, tak plus minus 40 minut jest rozładowane. Czyli tak realnie te 15 ton na godzinę. No, to jest chyba taki realny jej wydatek i nie ma co liczyć, że będzie więcej. Wiatę już mam pustą, jeżeli chodzi o rzepak, został tylko groch. Teraz we wiacie, ale tak jak mówię, groch podpisałem po 1580, w sumie jeszcze nie podpisałem, pewnie przyszła umowa, ja jeszcze nie podpisałem, ale 1580 niech jedzie. Ja w tym roku chcę o grochu zapomnieć, chociaż powiedzmy te ostatnie pole nie wychodzi źle, ale o, no coś muszę i tak sprzedać, więc niech będzie to groch. I tyle, łącznie 75 ton wyjedzie, więc tam taka stuwa wpadnie. O,
Trzeba za nawóz zapłacić, za inne pierdoły. Także kasa się na pewno przyda. No i moi drodzy państwo, kosimy ostatnie pole, największe, na którym jest Skagen i Julius. Zaczęliśmy od Skagena. Mam trzy zestawy, że tak powiem, ale w tym pierwszym kursem udało mi się wyrobić jednym ciągnikiem, więc bardzo prawdopodobne, że MCK z przyczepą zabierzemy stąd i zostawimy tylko 6620 i siódemkę. W sumie MCK-iem by się lepiej jeździło niż siódemką. A muszę się zastanowić. Z drugiej strony MCK będzie potrzebny nam we wiacie, żeby podgarnąć. Nie będę się bawił w sypanie do kojca, bo się nie wyrobię z dojazdem. Dlatego będę sypał do wiaty. No i najwyżej trudno, później trzeba będzie przewieźć. No nie ma innego wyjścia, kuźwa, co tu się zrobiło? Teraz mi wtyczkę wyrwie, dziad zasrany. Zaraz muszę tutaj poprawić. W dalszym ciągu kosimy Skagena. Dzisiaj niestety wyjechaliśmy troszeczkę później, bo się okazało zaraz na początku, że pękł wąż siłownika od skrętu kół. No i rzeźbiliśmy, żeby to domontować. Sąsiad, akurat no tutaj właściciel tego pola, które dzierżawimy, zaoferował się, że pojedzie zakuć, bo no, ten stary wąż, no bo tu byliśmy kawałek od gospodarstwa, od samochodów, i a ja jeździłem w międzyczasie do lokalnego sklepu, żeby coś dopasować, jakiś inny wąż, zamiennik, no tam są inne końcówki w brzędirze. No i tak średnio to wyszło, więc tutaj ten znajomy pojechał zakuć. Finalnie udało mi się wraz tam z chłopakami coś tam dopasować i wyjechaliśmy, a po tam pół godzinki może przyjechał sąsiad z tym wężem, więc na razie nie zmienialiśmy, wąż mamy na zapas. Jedziemy z kolejną przyczepą, już nie wiem którą, mam to wszystko popisane. Pięknie w lusterku widać, ile tego towaru jest. Fajnie wygląda taka kubka na przyczepie. Kosiliśmy teraz takie lepsze miejsce, no to miejscami miernik plonu pokazywał ponad 9 ton, nawet tam 9,8, 9,7, no ale pokazywał też 5,5. Teraz tata kosił takie właśnie miejsce, akurat jechałem z tatą, no to pokazywał 5,8, w tym akurat miejscu, tata mi mówił, że w innym pokazywał 5,5, ale tutaj pokazywał 5,8, 5,7, 6,1, no także wiecie, ta rozbieżność jest zawsze spora. Im większe pole zazwyczaj, tym rozpiętość plonowa jest większa. Wszystko powyżej 7 ton mega, mega będzie mnie satysfakcjonować. I byłbym naprawdę bardzo zadowolony, jakby się udało tutaj przywieźć średnio z tych 27 hektarów John Deere. Średnio 7 ton z hektara to byłby naprawdę sztos. Tutaj już mamy pomalutku miejsce, w którym jest Julius. Tak mi się wydaje, że to będzie już nawet gdzieś tam wcześniej był Julius zasiany, więc tak na 99% tu już jest zasiany Julius. Fajny one. Ładne kłosy. Tata teraz pojechał tam z dołu, kosi przy takich rowach. Taki podmokły teren, tam łąki kiedyś były. No jest tam trochę jakiegoś tam zielonego dziadostwa. Słyszałem przed chwilą, przypchał mu się header. Włączyło się sprzęgło, znaczy może inaczej było słychać sprzęgło, ale jak widzicie, no są panele fotowoltaiczne, więc klasa ziemi nie jest jakaś tam rewelacyjna, a mimo wszystko to zboże tu wygląda naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze.